Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 wraz z siostrami Brown. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na parceli publicznej, czyli udało mi się zażegnać problem. Problemem prawdopodobnie okazał się akademik, jako zbagowana parcela, więc niestety musieliśmy się przeprowadzić. Ja wam potem pokażę, dokąd się przeprowadziliśmy. Tymczasem jesteśmy sobie w klubie studenckim, bo ostatnio miałam wyjść z dziewczynami i się nie udało, więc postanowiłam, że teraz zaczniemy od wyjścia. I dlatego jesteśmy w klubie studenckim, bo wybrałam tą parcelę taką pierwszą, jaką na sprawdzenie, czy w ogóle mogą gdzieś jechać. Uznałam, że jest taka najbezpieczniejsza. Gratuluj. Tak, dziewczyny skończyły drugi rok studiów. To są ich oceny. Jak mówiłam, dążę do tego, żeby tylko Melissa miała najwyższe oceny, a Ida i Clarisse mają troszkę niższe stopnie i tak jest super moim zdaniem. A my jesteśmy w klubie studenckim. Tak naprawdę przyszliśmy tutaj trochę poznać jakichś panów, a szczególnie Ida. Tak, znowu się skupiam na Idzie, kurde, ale no ona ma takie pragnienia. O, Ida ma ochotę na Barabara, a ona znowu by chciała się zakochać, znaczy Clarisse, więc Clarisse też miałaby kogoś popoznawać. Tu jest pan z tajnego stowarzyszenia. Poznajmy ich wszystkich. Więc dzisiaj Melissa będzie troszkę na uboczu. Ona musi bić sprzątanie, więc niech ona się pouczy sprzątania. Przecież dokładnie po to tutaj przyszła. Do klubu się chodzi po to, żeby... Wow! Kochana, ale miałaś tutaj powitać... Widzę, że ciebie lgnie do wszystkiego po prostu. No jako aktorka w sumie powinna właśnie się rozwijać. We wszystkich kategoriach. O, i też się troszkę przebrałam, tak samo zmieniłam koszulę Melisie, ale u niej to nie widać dużej zmiany, bo zmieniam jej z krótkiej koszuli na dłuższą koszulę, także tak. Jest. Piątka. Mocny ucisk dłoni, tutaj widzicie jakoś tej... Trzeba się ten... Chyba nawet sobie wpadli w oko. Tak mi się wydawało, o, tak właśnie coś ten... widziałam, że jakaś chemia tutaj zaistniała. Mam nadzieję, że go... Tak, pokaż, jaka jesteś przebojowa i sportowa laska. No dobra, widzę, że im się tutaj coś ten tegest od razu... Klasyczny, nie no, nie będziemy od razu tańczyć. Może bezpiecznie, jak zwykle, pójdźmy trochę w gesty. Na początek. A potem może jakieś filtry? Filtry, tak. Flirty, kurde, blaszka. Co jeszcze możemy takiego... No tańczyć z nim będziemy. Spróbujemy tą sugestię, ale się boję, że nam to zepsuje coś, ale... Mam nadzieję, że nie. Czekajcie, na chwilę pójdę do Clarisse. No, no właśnie, bo ona miała poznać tego Jana całego. Jana Bramkarza, a on już się gdzieś teleportował, nie wiedzieć gdzie. A ty kochana za... A nie, to... Gdzie jest Melissa? A Melissa sama jak zwykle się uczy, no tak. Po co jej towarzystwo? Tu jest taka samotniczka. Tu jest ten Jan. Chodź tutaj. No, opowiedz mu dowcip. Przyjrzyj się. Tobie też damy taką kolejeczkę. I obydwie będziecie w jednej sali, to przynajmniej się wam poprzyglądam. Ten to ma fryzurę po prostu. Chodźcza! Chodźcza, chodźcza! No lubią się, on też ją lubi, widać, że ją lubi. Sugeruję ci, że dzisiejszej nocy będziesz mój. Pomijając to, że w ogóle... że ja w ogóle nie wstawiłam takiego... miejsca, gdzie mogliby sobie barabarować. Także tak.
A jak dam oczaruj choć na piorunka, to czy to zadziała, czy on jednak powinien... Ale ona się cieszy, że jej dobrze idzie. A, jesteś nasz koleś. A gdzie wy idziecie? Daj napiwek. Ziom, nie rozdałem moich pieniędzy. Patrz, ona też ma do niego piorunka. Znaczy, patrzcie, ja normalnie, kurde, mam jakieś szczęście. Dzisiaj do nich. Dowiedzmy się. Coś o Janie. Czego się boi? A czekajcie. Zaprosić kogoś. O, on by chciał kogoś zaprosić. Ja tutaj tylko im ustawię znowu kolejkę. Kurde, dwie pary na raz to jest za dużo. To jest za dużo. Relacje z nimi. Tak. Jan chciałby kogoś zaprosić, a czego się obawiasz? Stracić punkt umiejętności. To jakiś, on chyba musi mieć ten... pragnienie zdobywania wiedzy. O, komu tam poszły serduszka? Im? Wow, ale słodko. Tutaj też się dobrze bawią, zobaczcie. Oczaruj go. Zobaczymy, czy on będzie też taki łatwy. Też. Nie no, nasze siostry są po prostu tak urokliwe, że nie da się im oprzeć. On się od razu w ogóle tutaj zakochał w nas i ja nie mogę. Co wy tu robicie? Aha, dobra. Jakieś dziwne odgłosy nastąpiły. Takie mam pytanko, czy tobie coś w ogóle rośnie? Bardzo powolutku, no ale okej. Weź go zaproś. Grupę tymczasową na zabawę. Aha, wy tutaj tworzycie wspólny zespół, widzę. Ja bym chciał, żebyście pojechali w inne miejsce. A ty kogo nie lubisz? No i przy okazji odbagowało mi się to i nie mam już tej głupiej interakcji, co oni się ciągle ściskali. Po prostu nie wiem, co się było z tą parcelą. Ona była super, naprawdę piękny akademik, ale... No niestety, jak widać, co za dużo, to niezdrowo. Dobra, moi drodzy, nie było tu jacuzzi, ale wstawiam tą budkę, no już niech będę stratna. A one mogą wsadzić ją do... Nie mogą, no trudno. A ty jeszcze nie możesz robić barabaru. Barabaru. A czekaj, wejdź. Może sobie w ogóle porobimy jakieś focie? O, idziecie pływać, widzę. Tak, Meliska, weź, śpij coś od życia. A co to za panieneczka? Jakaś Viola, młodzieniec. Jak ładna. Nie mogę jej powitać, bo jest w basenie. Szkoda. O, i tutaj jakiś kawaler. A, ta poszła sobie wziąć prysznic. No, można i tak. A ty siedzisz w budce, biedactwo. Weź, o. Jan Żwirek tutaj jest. Więcej. Zaproś Gerarda. I sobie zrobimy z Gerardem zdjęcie na przykład na pamiątkę naszego pierwszego wspólnego wyjazdu. Ty już się napływałaś? Aha, bo tutaj ktoś cię wita. Co to za Tomek? Weź powiedz Tomka. Proszę bardzo. Ale ten chyba jest lepszy. Jakieś piąteczki. Trzeba poznać nowych ludzi trochę. Wy już siedzicie w tej budce? Ojej, bo ja chyba przegapiłam i on sobie już wyszedł. Niestety te simy nie są zbyt cierpliwi. Cierpliwe. Chodź, sorki. Chodź, Gerard. Zrobimy sobie foteczki. Aha, bo on jest zbyt głodny. No to Lipton. Gdzie ty idziesz? Muszę przeglądać, kobieto. Aż tak daleka musisz? Tak, no nie. Nie, ona jest taka niezbyt zainteresowana chyba. A jemu, o zobacz, kto to jest. Powitaj Lubomira. Uuu, jaki ładny. Ładną ma twarz. Zobacz, jaką ma ładną twarz. O, Lubomir. On mi się podoba. On ma ładną twarz, no i też jest rudy. Weź się zastanów nad tym poważnie. On jest rudy. Czy ty poszłaś się bawić w berka wodnego? O, profesor Gerwazy przyszedł.
A ta dalej siedzi w tej budce, nie? O, a najadłeś się już? Aha, idziesz do domu. Jaki niewypał to był, nie? Wejdziesz jeszcze? Nie, już idzie, niestety, szkoda. Weź zaproś Clarisse. Powitałaś go? Ona od razu ma z nim chemię. Ja wiedziałam, po prostu wiedziałam. Dawaj, no, oczywiście to nie jest tak, że od razu, kurde, wszyscy tutaj znalazłam pierwszych lepszych z brzegu i będą razem ten test na całe życie i koniec w ogóle. Ale no, trzeba poznawać ludzi powolutku i ogarniać, bo to już trzeci rok studiów, nie? Przydałoby się kogoś tutaj ogarnąć. Chociażby na jakieś romanciki czy coś w tym stylu. Myślę już tak przyszłościowo. O, proszę, jak ładnie nam... O, już... Ale... Moje pragnienie uczyć się z kimś. O, on ma pragnienie wiedzy tak jak ty, to jest przeznaczenie. Ja znowu je zaprosiłam i one siedzą w tych budkach i ja nie mogę z siebie. Weźcie sobie, zróbcie zdjęcie. Normalne. Kto się tam bije? Halo? Profesor? Z Janem? O my gy! O, zaproś do gry berka wodnego. Chodźcie sobie pograć berka. Mliska ma jedną, a Ida? Ida też ma chemię do niego. Co się tam biją ciągle? Czy oni są normalni? Kto to teraz? Kto to jest? Patrzcie, jaki profesor, ja pierdzielę. Taki profesor. Wziął go, kurde, na ubocze, do łazienki i torturuje tego studenciaka. Jak tak można? Trzeba to zgłosić gdzieś. Patrzcie, znowu go skopał. Ale profesorek to niezły nawet. Gdyby nie ten ryj. Matko bosko. No, wiesz co? Wstydziłby się. Dobra, koniec tego dobrego, moi drodzy. Wracamy do domu. Poznaliśmy dużo ludzi dzisiaj, więc bardzo fajnie. I chodźmy do domu. W takim układzie. Relaksik przed uczelnią. No. Nice. No dobra, jesteśmy, moi drodzy, w domu. Oczywiście jak wróciłam, to u nas był wieczór, bo przecież u nas jak wyjeżdżaliśmy, był wieczór, więc jak Simowie wracają, nadal jest wieczór. Logiczne, więc od razu poszły spać i mamy kolejny dzień już, czyli tamte wykłady jakby chyba zostały opuszczone. Nie wiem, bo tutaj się na pewno zmienił czas do egzaminu, więc ten jeden dzień jakby uciekł. W każdym razie sobie jesteśmy... teraz mieszkamy w akademiku Landgraba. To się chyba nazywało jakieś tam kwatery Landgraba czy coś takiego. Szukałam tego dużego na 16 pokoi, ale nie wiem, gdzie on jest. Nie mogłam go kompletnie znaleźć. Więc w końcu zdecydowałam się na ten. Ale moi drodzy, to nie tak, że zamieszkaliśmy w jakimś tam simowym uniwersytecie, czy akademiku szarym, ponurym, brzydkim. Wcale nie tak. Patrzcie na to. Ta-dam! Tak. Troszkę mi zajęło wyremontowanie tego akademiku. Pozmieniałam tutaj wszystko praktycznie, począwszy od koloru ścian i polu, po meble i pokoje. Po prostu każdy pokój jest taki full wypas, prawie że. Te pokoje, co oni zajęli też, bo każdy pokój robiłam... Ale każdy pokój robiłam w podobnym stylu, tylko się różnią kolorami i takimi różnymi drobiazgami. A tak poza tym, to wszędzie jest to samo i po prostu od razu to wygląda inaczej. A widzę, że pyszne naleśniki zrobiła Clarisse na śniadanie. Stwierdziłam, że jak ma 3 punkty gotowania, to na pewno jej się uda, a teraz roznosi to wszędzie. Świetnie. Po prostu świetnie. Ale na razie tutaj sobie spalone naleśniki, masz rację, co się będziesz przyjmować. No i tak to sobie właśnie się prezentuje. Tak właśnie sobie pozmieniałam, a tutaj o, jakieś książki w ogóle. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się podoba bardzo. Te kropki na ścianach to są w ogóle takie lampki.
i właśnie tak ładnie wszystko przeozdobiłam. Jedz, aha, jeszcze aż porcję, bo jesteś taka głodna. No dobrze. Ktoś tu już chlał. Kurde, co tu za impreza była, jak ja nie widziałam? Serio. Przecież ja nie lubiłam żadnej imprezy, a patrzcie, co tu się dzieje. Porozrzucane kubki. No ja cię kręcę po prostu, no. No i teraz musimy sobie sami gotować. No dobra, skoro to jest twój obraz tego kontynuu i też tak można zrobić. O, widziałeś rachunki? Ile jest? No, są mniejsze. No i dobrze. No i bardzo dobrze. I proszę cię, żebyś teraz posprzątała naczynia. Najbardziej chyba mi się podoba ten pokój, bo jest taki najbardziej taki dopracowany, bo jest dużo takich pierdółek. A już szczerze powiem, tam dalej mi się nie chciało już tych pierdółek wszystkich rozkładać, bo strasznie dużo czasu to zajmuje, a ja nie mam aż tyle czasu. Nie mam, musiałam nagrać ten odcinek i w ogóle i tak nie może być. No ale zobacz, ile tu jest tych kubków, a ty sprzedałaś tylko jeden, wiesz? Wiesz czy nie wiesz? Gerarda. Weź go zaproś nawet do domu. To Sima, zadzwoń do Sima. Dobra, przyjdź, zobaczymy, kogo przeprowadzisz. Bo ty dopiero na 18, tak? Ten, no, to zdążysz jeszcze coś z nim tutaj pokminić. Melissa, piszesz sobie pracy. O, pięknie i rośnie, bo jest jesień. A ta tylko by się bawiła ciągle. No, tak, papa, wiedźmo. O, tak miło. Nie bądźmy tacy niemili. Weź go powitaj. Któraś? O, mogłabyś Melisie go przedstawić. Melissa, odejdź od tego kompa. No. A teraz chciałabym zaprosić go do tego bractwa, a nie tobą. A podziwiać cię mogę? Co się stało? Przedstawiłam ci moją brudną siostrę i już nie masz do mnie mięty? Co z tobą? Trzymaj za dłonie? No. Mi tutaj proszę nie tytygować. Słodkie słówka. Romantyczne obejmowanko. Może wy chcecie pierwszy pocałunek? To się pocałujmy... czule. No bo jakbyś tak bez ścian brzydko, nie? Mwah! Romantycznie. Właśnie, a propos romantyczności. No w końcu jest jakaś tam miłość. Jakie wykłady? Zostań na noc. Zostaw wykłady, zostań na noc. Co ci się stało? Co z tobą jest nie tak? Czy wy to widzicie? Ona jest jakaś... skonfuzjowana. Jedną mamy zaliczoną, teraz trzeba będzie Clarice tutaj zaraz Janka sprowadzić i też jej spełnić, bo ona już ma taką małą aspirację, to niedobrze. Bara 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 nocą, bara 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 w dzień. No proszę bardzo. Nie ma za co. Pójdź do toalety, a ty jak tam makaron twój? Dobrze, dobrze, dobrze. Jakoś tam ci idzie. No. Porozstawiali się z tymi lekcjami tutaj. W sumie specjalnie tak robiłam, żeby właśnie razem mogli dobrać lekcje i tak dalej, no ale chciałam też, żeby razem jedli. Tak, ja tylko wam gotuję, kurde, blaszka. Jak ja nic nie ugotuję, to nikt nic nie żre. Ja nie wiem, jak oni żyją. Nie jedząc. I pewnie dla niej zabraknie. Weź tak nie rozdawaj tego jedzenia, kobieto. Masz tylko 8 porcji, a Simów tutaj jest 9 plus gość. Zrób tak, żeby chociaż twoje siostry się nażarły. Ale ja dzisiaj nie sprzątam po jedzeniu. Ja już sprzątałam po śniadaniu. Teraz wy sprzątacie. No i Janek został bez jedzenia. A tu jak się nazywał? Aha, tu się nazywał Lubomir. Znaczy to nie, Lubomir nie jest twój. Twój był Janek. To Janek to jest twój, stara. Ziomako, on tu cały czas jest, a ty co?
No tak nie będzie. Proszę zjeść ładnie i tutaj ogarnąć Janka. Spełnimy jeszcze twoje pragnienie przynajmniej. Nasz pokój gościnny będzie przy drzwiach. A co, nie można? Można. Niech se będzie. Chodź tutaj. Sila nuka. Masaży. Tak, ty weź prysznic i idź spać, bo jesteś padnięta, dziewczyno. Nie biegaj nago. Latoszka. Tak, latoszka, sroszka. O, w końcu się pojawiło więcej opcji. Ale się trzeba namęczyć, no. Och, zakochasz się w końcu. Claris, czemu jesteś taka oporna? Jeszcze... Oha. Chyba żartujesz sobie. Jak mogłeś odejść? Wcale się z tym... No niech to szlak! Chciałam, żebyś się zakochała w nim. A, wszystko mi zawsze muszą popsuć. Tak w ogóle fajnie, że zauważyłam, że ona padła mi w misce, nie? Także spoko. No cóż... Studenckie życie, co ja będę? Niech ona sobie śpi. Nie mogę z niej, w ogóle, lol. Całą noc tak przespała. Już jest szósta. Prawie. A ja tego nawet nie założyłam, nie? Boże, biedna, przespała się na tym. Ale w ogóle góra talerzy, kurde. Misek znaczy się. A ty dalej dośpisz? No dobra, no. Gdzie wy się przenieśliście? Albo on się tutaj relaksował. Please, zakochaj się w końcu, bo nie mogę skończyć tego odcinka, jak ty się zakochać nie możesz. Musisz być zakochana, inaczej nie skończy się ten odcinek nigdy, rozumiesz? Amory z rana jak śmietana. Nie ma tak dobry początek dnia. Są gorące pocałunki w końcu. A co robi Ida? Ida śpi dalej. W tym brudnym talerzu. On znowu idzie. Weź wstań, bo już... To już przegięcie. No, nie wierzę, że on znowu polas. On chyba poszedł na wykład. Boże... Nie wierzę, nie? A ona w ogóle jest głodna, zaraz jeszcze nie umrze. Tak, najlepiej po prostu wszystko najlepiej. Najlepiej ogarnąć tego Lubomira. Dzisiaj totalnie wszystkich ogarniamy. A tobie zrobimy randkę. W nagrodę za to, że tak się pilnie uczysz i ciągle nie mam dla ciebie czasu. Tak. Idzie, idzie. Od razu go, łap go. Łap go od razu. Od razu go wyrywaj. Bo mamy tylko godzinę. Z nią znaczy się. Czemu się nie chce zakochać w jednym, głupia ty? Zakochaj się w nim. Czego ci w nim brakuje? Czego ci w nim brakuje, no? Przecież jest ładny. Mogłaś trafić gorzej, mogłaś trafić na jakiegoś brzydala z wielkim nosem. Co prawda on ma wielki nos, ale nie aż taki, jaki mógłby mieć ten nos. No proszę cię. Pokochaj go. No ja wiem, że jestem okropna, bo wymuszam tutaj miłość na simach, ale chcę jej spełnić to głupie pragnienie, no co ja poradzę? No, no brawo. Eureka, kurza stopa, o. Eureka po prostu. Teraz róbcie sobie co chcecie. Bo ja tutaj mam meliskę. Meliska teraz przychodzi w uwodzenie, moi drodzy. On sam ją chce masować? Ale on na ciebie leci. O, jak wy do siebie pasujecie z tymi rudymi włosami. O, od razu zauroczyłaś go. Co? On nie chce się trzymać ze mną za dłonie. On jest trudnym typem jednak trochę. Si twarz. Sprośny żar. Auć. Auć, auć, auć. Rzuć się w ramiona. Pocałuj. Romantycznie. No dobra, ale... No randki nie musi być. Namiętnie, możecie się troszkę pocałować, po ramieniu, czule, tutaj nie będę wprowadzać się, kuszące, ej, mogę go zaprosić do akademika? Nie, bo będę miała już za dużo do sterowania. Pozdrawiam Karlę, która ma teraz 8 simów, dzięki mnie. W Zepci. Serdecznie zapraszam swoją drogą, bo to nasza wspólna seria. Tak, zapraszam na Zepcie do Karli. Będzie się działo, będzie się działo. O, ty
ty w ogóle jesteś taka zadowolona z życia i masz za dobre oceny, miałeś się uczyć gorzej? Czy ja w ogóle umiem uczyć swoich synów gorzej? Aha, miałeś sprawdzić te skrzypce, pamiętam chyba. Ale muszę, kurde, od tej strony nie mogę, muszę od tej strony. Czy one będą działały? Jak nie, to ci je wystawię, kurde, gdzieś na dwór. Ale dalej mi się coś przycina. Czy mi się coś aktualizuje? Nie ma miejsca, no. Bo tutaj masz inne duperele. Poprzyklejane jakieś plakaty i nie wiadomo co, cuda na kiju. Może to zdejmiesz? O. Miej sobie tak romantiko. A wy nie macie, tak? Bo w końcu ten... Nikomu się nie udało więcej zrobić. No trudno. Moi drodzy, ja tutaj mam jakieś dziwne lagi nagle się pojawiły. Nie wiem dlaczego. Pewnie coś mi się zaczęło nagle aktualizować, albo nie wiadomo jakie inne cuda na kiju. W każdym razie ja będę kończyć odcinek. Bo to chyba jest już najlepszy i najodpowiedniejszy moment. Dzisiaj się i tak dużo wydarzyło, bo nasze siostry Brown poznały swoje pierwsze miłości i być może to będą już ostatnie miłości, no nie wiadomo. Ja tak lubię grać z mami, że pierwszy jest ostatnim również, więc zobaczymy jak to się dalej rozwinie, bo jeszcze czeka ich powrót do domu i tam też mogą poznać Simów, kto wie, co będzie dalej. No, ale na razie będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzisiaj było naprawdę fajnie, ja się świetnie bawiłam i nie było żadnych większych problemów, więc mam nadzieję, że wam się podobało. No. Fajnie sobie ćwiczy. No i mam nadzieję, że wam podoba się również mój akademik. Od razu mówię, że mogę go udostępnić, aczkolwiek nie wiem jak będzie wyglądała kwestia modów, czy wszystko będziecie mieli na swoim miejscu, ale no, mogę wam podlinkować. Dajcie znać, czy chcecie. Bo to jest akademik Landgraba, tylko przerobiony według mojego, że tak powiem, stylu. Oczywiście zainspirowany tamtym kolorowym, w którym mieszkaliśmy przedtem, tak? Jeszcze tutaj wiele rzeczy mogłabym zrobić, ale no, nie chciało mi się. Poza tym, no, niedługo wracamy do domu, więc też nie ma sensu aż tak się starać. Ale może jacyś inni Simowie jeszcze kiedyś moi tutaj będą studiować, więc nic straconego. Ale dosyć gadania. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!